Arkusz pliku Excel może mieć włączone dodatkowe ustawienia nawigacyjne, takie jak plusy i minusy do grupowania komórek czy zablokowane wiersze. Sprawdźmy, gdzie znaleźć to w programie. Zacznijmy od operacji grupowania, dzięki której w strukturze nawigacyjnej arkusza dostaniemy plusy i minusy, za pomocą których będzie można te dane ukryte rozwinąć. Zaznaczamy 12 miesięcy, które mają być schowane. Następnie idziemy na kartę dane i szukamy polecenia grupuj i rozgrupuj i będziemy chcieli te dane w tym momencie zgrupować. Problem pierwszy, który się pojawi, jest taki, że ikonka plusika w naszych danych pojawia się dla roku 2024, tak jakbyśmy go właśnie chcieli rozwinąć, natomiast powinna dotyczyć roku 2023. Co poszło nie tak? Domyślnie Excel grupuje podsumowania, które powinny znajdować się na dole, a w przypadku kolumn na prawo od tych naszych źródłowych, szczegółowych kolumn. W związku z tym musimy to ustawienie zmienić i tutaj mamy więcej opcji też na karcie dane, jeśli chodzi o konspekt, dzięki którym możemy wskazać, że podsumowania mamy powyżej i kolumny też są podsumowane po stronie lewej. Po kliknięciu OK ten konspekt zacznie działać tak, jak tego potrzebujemy, to znaczy plusikiem będziemy rozwijać szczegółowy element, który znajduje się powyżej i dokopiemy się wtedy do danych, które nas pod spodem interesują. Podobnie możemy zrobić z rokiem 2024 i zgrupować sobie tak, żeby mieć tutaj możliwość zwinięcia i rozwinięcia wszystkiego, co się dzieje na poziomie wierszy. Podobnie działa to w obszarze kolumn, gdzie również mamy możliwość ustawienia sobie szczegółowych elementów i zgrupowania ich tak, żeby na pierwszy rzut oka nie były dostępne. Plusik wyświetla mi się nad grupą Polska 1 i mogę to powtórzyć oczywiście dla scenariusza z Polską 2. Takich poziomów ugrupowania można w samym Excelu stworzyć oczywiście dużo, dużo więcej. Jest jeszcze taki drugi scenariusz, nietypowy, w którym te sumy wynikają z konkretnych formuł, które Excel potrafi zinterpretować. W naszym przypadku tak rzeczywiście jest, że ta struktura jest zbudowana ze statycznych danych oraz z pewnych formuł, które są w środku. W takiej sytuacji możemy poprosić Excela o automatyczne wygenerowanie właśnie takich grupowań i wybranie tego autokonspektu spowoduje, że tak naprawdę wszystkie dane na bazie tych formuł z sumami automatycznie znajdą się w samym naszym arkuszu. Działa to trochę tak jak ukrywanie komórek, widzimy, że one gdzieś tu są pod spodem, natomiast żeby się do nich dokopać, trzeba jednak ten plusik wcisnąć. Częstym scenariuszem w pracy z danymi jest też to, że dane są dość długie, mają bardzo dużo wierszy i przesuwając, scrollując arkusz, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, do jakich nagłówków one przynależą. I w takiej sytuacji możemy zaznaczyć wiersz, który nas interesuje, na przykład wiersz numer 2. I tym razem na karcie widok poszukać polecenia, które służy do blokowania tego okienka. Mam zaznaczone pewne komórki, więc zaznaczę, wybiorę polecenie zablokuj okienka. Trzeba tylko pamiętać, żeby zaznaczyć pierwszy wiersz z danymi, tak żeby zablokowanie okienek było efektywne właśnie od tego naszego drugiego wiersza w tym przypadku i widzimy, że teraz przewijając zawsze ten nagłówek naszej tabeli, tutaj akurat nietypowo dwuwierszowy, będziemy mieli zamrożony. Podobnie wygląda sytuacja w ćwiczeniu czwartym, kiedy chcę od razu zablokować pierwszy wiersz Excela i mam taki najczęstszy scenariusz, czyli układ danych, w którym mam jeden wiersz nagłówkowy i dane lecą do samego dołu. Mamy wówczas gotowe polecenie zablokuj górny wiersz, analogicznie jest też zablokuj pierwszą kolumnę w razie potrzeby. Natomiast podobnie zadziała też taki obiekt Excelowy, o którym szerzej dowiesz się w kolejnych lekcjach tego kursu, mianowicie obiekt typu tabela. Jeżeli na karcie wstawię sobie właśnie teraz taką tabelę, okaże się, że przewijając tabelę w dół, te nagłówki, które mnie interesują, są zablokowane automatycznie, bo one zastępują litery, które znajdują się w nagłówkach kolumn, więc samo posługiwanie się obiektem typu tabela ma między innymi taką zaletę. I wreszcie ostatni scenariusz, kiedy chcę zablokować nie tylko
nie tylko nagłówek, ale też kolumnę jednocześnie. Można w takiej sytuacji zaznaczyć pierwszą komórkę, która powinna być komórką już z danymi niezablokowaną. W moim przypadku będzie to komórka C2 z numerem zamówienia i wtedy na skrzyżowaniu właśnie wierszy i kolumn poprzez kartę widok możemy zablokować sobie okienka, a w momencie, kiedy zaznaczona jest tylko jedna komórka, tak naprawdę ta struktura po lewej stronie i po prawej będzie się trzymać, więc mamy w tym momencie i wiersze, i nagłówki, które są w pewien sposób w Excelu zamrożone.